Witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnej odpytajce. Zgodnie z tradycją, zdanie po polsku, potem po niemiecku, z pustym miejscem, z luką do uzupełnienia, kilka propozycji i ostateczna wersja. Takie zdanie. Ktoś coś robi i widzimy, że jego pracodawca albo gdzieś w jakichś relacjach, w których on jest, że ktoś go oszukuje. I mówimy, słuchaj, dajesz się oszukiwać. Pozwalasz się oszukiwać. Nie? Nie rób tego. Zastanów się, co robisz w tym sensie. To jest wersja polska. Wersja niemiecka. Du coś tam. Dich betrügen. Du dich betrügen. Dajesz się oszukiwać. Co to będzie stało w tym miejscu pustym? Może lasę. Może lest. A może last. A może lis. A może... Dobra, przesadziłem, bo chciałem iść w kierunku czasownika lesen. Te warianty. Która z tych wersji jest prawidłowa? Oczywiście macie rację, że lest. Du lässt dich betrügen. Du lässt dich. Pozwalasz się. Słuchajcie, mamy do czynienia z czasownikiem betrügen i z czasownikiem lassen, precyzując sich lassen. Dać się, pozwalać się. Czasownik lassen jest szerokim tematem, bardzo szerokim. Mam je omówione w aplikacji Quizlet. Mam swoje lekcje online. Gdybyście chcieli, zapraszam. W opisie filmu dostaniecie wszystko. Natomiast pozwalasz się, dajesz się, du lässt dich. Lässt, dlaczego umlaut? Ponieważ lassen jest przegłosowym czasownikiem. To znaczy, że w odmianie du i es jest, dostaje umlaut. Bo normalnie jest lassen, nie? Ich lasse, wir lassen, sie lassen, jasne. Ale w momencie, gdy włączacie du i es jest, pojawia się umlaut. Czy też umlaut pojawić się musi. Bo tak się odmienia ten czasownik. Du lässt dich betrügen. Dajesz się oszukiwać. Dziękuję. Wszystko. Zapraszam do kolejnego filmu. Cześć. Na razie.